Tematem naszego dzisiejszego wykładu jest genomika. Słowo, które ostatnio zrobiło pewną karierę w świecie naukowym. Uważa się, mówi się o tej dziedzinie, że jest to przyszłość biologii, że jest to nowa dziedzina, że jest to biologia XXI wieku. Jest to nazwa, która ma w popularnym odbiorze znacznie lepsze konotacje niż genetyka, która niestety potrafi się kojarzyć z kiepskimi horrorami klasy B i z manipulacjami genetycznymi, z klonowaniem ludzi, co jest notabene skojarzeniami absolutnie błędnymi, ale dosyć mocno zakorzenionymi w masowej świadomości. Tymczasem genomika często bardzo przedstawiana jest jako dziedzina, która może być przyszłością, może przynieść nam przełom w medycynie. I dzisiaj chciałem się skoncentrować na tym, czym tak naprawdę ta genomika, o której od wielu lat słyszymy, od niedawna więcej ze względu na ukończony, a czy naprawdę ukończony, to dowiemy się, mam nadzieję, w czasie dzisiejszej prezentacji, projekt sekwencjonowania i badania genomu człowieka. Czy rzeczywiście jest to dziedzina nowa, czy też może stanowi kontynuację tego, czym biologia molekularna, czym genetyka zajmuje się od wielu lat. Najogólniej mówiąc, genomika jest to dziedzina, która zajmuje się badaniem całości informacji genetycznej zapisanej w genomach organizmów. Badaniem informacji genetycznej zajmuje się genetyka i zajmuje się od mniej więcej 100 lat, z tym, że zajmuje się na skalę pojedynczych genów, grup genów, ich oddziaływań między sobą. Podczas kiedy genomika stara się spojrzeć na genom jako na całość, całość, która może być czymś więcej niż tylko sumą tego, co wiemy o pojedynczych genach. I z tego już od razu wynika, że jest to dziedzina, która jak najbardziej jest związana z genetyką, która jest, ma z genetyką bardzo wiele wspólnych metod i bardzo wiele wspólnych wniosków i stanowi jej tak naprawdę poszerzenie, nie zaś zupełnie odrębną dziedzinę. I tak samo wyraźne jest też to, że genomika nie będzie stanowić nowej genetyki, która zastąpi genetykę starą. Tutaj taką analogią, która może być bliższa powszechnemu zrozumieniu, jest analogia na gruncie nauk społecznych między psychologią a socjologią. Tak jak psychologia zajmuje się badaniem zachowań pojedynczych ludzi, tego jak ludzie reagują, co dzieje się w psychice pojedynczego człowieka, tak socjologia spogląda na zgrupowania ludzkie, na społeczeństwa jako na całość. Oczywiście są to nauki, które nawzajem korzystają ze swoich osiągnięć i swoich metod, tym niemniej jedna nie zastąpi drugą, bo wiedza o społeczeństwie jako całości nie zastąpi nam wiedzy o pojedynczym człowieku i vice versa, wiedza o pojedynczym człowieku niewiele nam na pewno nie wszystko powie o społeczeństwie jako o całości. Tak jest i z genetyką i genomiką. Genomika, czyli spojrzenie na genom jako na całość, wykorzysta bardzo wiele technicznych osiągnięć genetyki. Tak naprawdę od strony technicznej, jak się zresztą zaraz przekonamy, genomika jest to genetyka molekularna plus automatyzacja i robotyka. Natomiast nie zastąpi dogłębnego badania właściwego metodą genetycznym. Można więc się spodziewać, że genetyka i genomika będą dalej współistnieć w przyszłości. Co można powiedzieć o historii genomiki? Aby zrozumieć historię genomiki, niesłychanie krótką, należy przejść i zobaczyć, jak wyglądała historia genetyki. Historia, trzeba przyznać, bardzo niedawna. Oczywiście historia badań i zastanawiania się człowieka nad dziedzicznością jest praktycznie tak stara jak nauka, czyli praktycznie tak stara jak gatunek ludzki, który odkąd jest świadomy, zastanawia się nad tym, jak funkcjonuje świat, w którym żyje. Już z tekstów starożytnych pojawiają się pierwsze wzmianki na temat dziedziczenia i tutaj pewne rozważania na temat podobieństwa potomstwa do rodziców znajdziemy u Arystotelesa. Niesłychanie trafny z punktu widzenia nawet współczesnej medycyny opis dziedziczności i współdziałania dziedziczności i środowiska znajdujemy w tekstach hinduskich sprzed około 2000 lat, w pismach lekarza o imieniu Sursut, który opisał chorobę, którą dzisiaj możemy zidentyfikować jako cukrzycę i stwierdził, że bierze się ona z nasienia, ale też z gnuśnego życia i umiłowania jadła.
i jest to coś, pod czym współczesny lekarz i genetyk by się podpisał, bo wskazuje na czynnik dziedziczny i czynnik środowiskowy w złożonej chorobie wieloczynnikowej, jaką jest cukrzyca. Współczesne, bliższe współczesnemu zrozumienie genetyki przyszło jednak znacznie, znacznie później. To przełom XVIII i XIX wieku, kiedy po raz pierwszy lekarze badający rodzinne występowanie cech takich jak hemofilia czy też daltonizm zauważyli dziedziczenie, o którym dzisiaj znamy jako dziedziczenie sprzężone z płcią. I to wreszcie słynne prace Grzegorza Mendla z połowy XIX wieku, który sformułował teorię dziedziczności, która z formalnego punktu widzenia w dużej części sprawdza się dalej. Dalszy ciąg to już jest wiek XX, czyli jest to nauka, która tak naprawdę dopiero w zeszłym stuleciu się rozwinęła. Początek XX wieku, ponowne odkrycia teorii Mendla, teoria chromosomowa, pojęcie gen, które pojawiło się dopiero w 1909 roku za sprawą Johansena, odkrycia głównie dzięki pracom z grupy Thomasa Morgana, że geny są liniowo ułożonymi czynnikami w chromosomach. Pierwsze doświadczenia nad mapowaniem genów w chromosomach. To wszystko jest pierwsza połowa, pierwsza ćwiartka XX wieku. I już wtedy, w 1920 roku, Winkler stworzył pojęcie genom. Genom, czyli kompletny zestaw genów organizmu. Całość tej informacji genetycznej, którą mamy zapisaną w materiale genetycznym organizmu. Tu mała dygresja terminologiczna. Genom jest to informacja genetyczna zapisana w materiale genetycznym. Materiałem genetycznym jest oczywiście dla organizmów komórkowych DNA, jest to powszechnie wiadomo, dla niektórych wirusów RNA, ogólnie można powiedzieć kwas nukleinowy. Zapisuje on informację genetyczną. Jest jeszcze trzecie takie podstawowe pojęcie, kod genetyczny, czyli sposób, w jaki informacja genetyczna zapisana w języku kwasów nukleinowych jest tłumaczona na syntetyzowane w komórce białka. I tutaj są to pojęcia bardzo często mylone, dlatego ja na to zwracam uwagę. Często czyta się w popularnej prasie, że odczytano w 2000 roku kod genetyczny człowieka. Tymczasem jest to stwierdzenie błędne, ponieważ kod genetyczny człowieka jest dokładnie taki sam jak kod genetyczny bakterii Escherichia coli, który znany mniej więcej od połowy lat 60., ponieważ kod genetyczny jest to tylko sposób odczytywania tej informacji. To, czym człowiek się różni od Escherichii coli i co zostało tak naprawdę odczytane pod koniec ubiegłego stulecia do 2000 roku, jest to informacja genetyczna człowieka. I to informacja genetyczna jest tym, co ewoluuje, co odróżnia gatunki, co odróżnia organizmy, podczas kiedy kod genetyczny jest zasadniczo, z niewielkimi wyjątkami, uniwersalny. Kolejnymi takimi przełomowymi datami w dziejach genetyki są po pierwsze rok 1944, kiedy Avery, McLeod i McCarthy stwierdzili, że materiałem genetycznym jest DNA. Wcześniej sądzono, że tym składnikiem chromosomów, który może decydować o dziedziczeniu, jest białko, ponieważ bardzo niewiele wiedziano wówczas o biochemii kwasów nukleinowych, nie spodziewano się, że mogą one w swojej sekwencji kodować tak złożone zapisy. I oczywiście 1953 rok, czyli odkrycie struktury DNA w postaci podwójnej helisy Watsona, Cricka i Rosalind Franklin i stwierdzenie, że struktura ta może mieć znaczenie dla sposobu zapisu i propagacji informacji genetycznej, czyli to jedno krótkie zdanie na koniec oryginalnego artykułu publikacji Watsona i Cricka, które właśnie było tak naprawdę przełomową myślą tego. Od tego momentu możemy mówić o genetyce molekularnej, ponieważ nie tylko analizujemy dziedziczenie poszczególnych cech i przypisujemy je abstrakcyjnym mendlowskim jednostkom uszeregowanym na chromosomie metodami morganowskimi, wciąż jednak na dosyć wysokim poziomie abstrakcji, ale mówimy tutaj o cząsteczkach dziedziczenia, mówimy o tym, jak to działa, jaki jest mechanizm dziedziczenia. Od tego momentu zaczyna się genetyka molekularna. Proszę więc zwrócić uwagę, że kiedy ja będę mówił o klasycznej genetyce molekularnej w opozycji do genomiki, to słowo klasyczna odnosi się tak naprawdę do ostatniego 50-lecia, czyli do nauki niesłychanie jeszcze wciąż młodej. Dalszy ciąg, lata 60., to
to, o czym już wcześniej mówiłem, opracowanie mechanizmu działania kodu genetycznego, czyli to, w jaki sposób zapis w kwasie nukleinowym jest tłumaczony na strukturę pierwszorzędową białek, na sekwencje białek, które to z kolei są głównymi egzekutorami zapisu informacji genetycznej, główną składową maszynerii funkcjonowania żywej komórki. Lata 70. przyniosły techniki manipulacji DNA in vitro, to co nazywamy troszkę może mylnie inżynierią genetyczną. Pojęcie inżynieria genetyczna kojarzy nam się bardzo z zastosowaniami, z biotechnologią. Niektórzy widzą w tym zagrożenie, niektórym kojarzy się to z hodowaniem w laboratoriach potworów. Tymczasem inżynieria genetyczna tak naprawdę są to techniki umożliwiające wyodrębnianie fragmentów DNA, łączenie ich ze sobą, badanie ich. To jest to, dzięki czemu genetyka molekularna może badać pojedyncze geny, dzięki czemu możemy nie tylko stwierdzić, że DNA zapisuje informację genetyczną i w jaki sposób to robi, że są fragmenty odpowiadające poszczególnym genom, ale jakie to są fragmenty, jak one dokładnie działają, manipulować nimi. I bardzo burzliwy rozwój właśnie w dekadzie lat 70. inżynierii genetycznej doprowadził do poznania struktury i funkcji bardzo wielu genów. Koniec lat 70., przełom lat 70. i 80. to jest rozwój technik pozwalających na sekwencjonowanie DNA, czyli odczytywanie kolejności nukleotydów w DNA, które, jak wiemy, zapisują, właśnie są zapisem informacji, czy to informacji, która następnie jest tłumaczona na białko, czy to informacji, która jest wyrażana w postaci cząsteczek RNA, czy to informacji, która wreszcie pozostaje tylko i wyłącznie w DNA, ale na przykład decyduje o tym, w jaki sposób geny są włączane i wyłączane, czy w jaki sposób DNA jest organizowany w jądrze. To wszystko jest informacja zapisana w postaci sekwencji liniowo kolejności nukleotydów w cząsteczce DNA. W związku z tym oczywiście to, że nauczyliśmy się te sekwencje odczytywać, było niesłychanie wielkim przełomem i przyniosło autorom tego odkrycia, twórcom tej metody, Nagrodę Nobla. I już w 1981 roku poznano pierwszy fragment genomu człowieka, pierwszą sekwencję, którą można nazwać sekwencją genomu. Oczywiście wcześniej badano bardzo proste cząsteczki DNA wirusowych i sekwencje DNA wirusowych były znane wcześniej, aczkolwiek dla organizmu o strukturze komórkowej pierwszym poznanym w całości genomem był genom mitochondrialny człowieka. I tu mała dygresja. Ten genom, który znamy choćby ze szkoły, zapisany w chromosomach znajdujących się w jądrze komórkowym, to nie jest jedyna informacja genetyczna, to nie jest jedyny genom komórki eukariotycznej. W organellach takich jak mitochondria, właściwe wszystkim eukaryontom i chloroplasty, właściwe roślinom, znajdują się też nieduże w porównaniu z tym genomem jądrowym cząsteczki DNA niosące pewną informację genetyczną. W przypadku człowieka kodują one zaledwie kilkanaście białek w porównaniu z dziesiątkami tysięcy białek zakodowanych w genomie jądrowym. Te genomy, notabene jako dygresja, są śladem ewolucyjnej historii tych organelli, śladem tego, jak komórka eukariotyczna w historii życia powstawała poprzez kolejne symbiozy, łączenie się pierwotnych, prostszych komórek w bardziej złożone struktury, które stopniowo traciły niezależność i te pierwotne prabakterie, które weszły w symbiozę, traciły niezależność, aż stały się znanymi dzisiaj z komórek eukariotycznych organellami, takimi jak mitochondria czy też chloroplasty. Chloroplasty bardzo podobne do współczesnych sinic, mitochondria podobne do współczesnych alfa-proteobakterii. Taki genom mitochondrialny w przypadku człowieka i większości zwierząt ma mniej więcej 16,5 tysiąca par zasad, co wydaje się dosyć dużą liczbą i wtedy, na przełomie lat 70. i 80. było wielkim wyczynem technicznym poznanie tej sekwencji. Tym niemniej jednak genom jądrowy człowieka ma 3 miliardy par zasad, czyli wiele rzędów wielkości więcej. Oczywiście poznanie genomu mitochondrialnego, sekwencji genomu mitochondrialnego było wielkim osiągnięciem, wielkim przełomem, ale wydawało się, że od tych 16,5 tysiąca par zasad genomu mitochondrialnego do 3 miliardów całego genomu droga jest bardzo daleka. Tym niemniej już w połowie lat 80., w 1985 roku znaleźli się ludzie, którzy stwierdzili, że
dobrym pomysłem byłoby poznanie sekwencji genomu człowieka i że jest to projekt, który należy rozpocząć. Zaledwie 4 lata po poznaniu tej sekwencji krótkiego, niedużego, łatwego do wyizolowania genomu mitochondrialnego. Oczywiście wówczas patrzono na tych ludzi jako na wizjonerów i fantastów. Mało kto dawał wiarę temu, że projekt taki ma jakiekolwiek szanse powodzenia. Notabene wśród tych wizjonerów był James Watson, jeden z odkrywców struktury DNA, który wciąż jest aktywnym naukowcem w laboratorium Cold Spring Harbor w Stanach Zjednoczonych i był jednym z motorów, jest jednym z motorów programu poznawania genomu ludzkiego. Wydawało się, że technicznie i logistycznie jest to przedsięwzięcie, które musi zająć dziesiątki lat. Pierwsze takie wskazania sugerowały, że genom człowieka poznamy być może w 2010, 15, może 20 roku. Oczywiście pesymiści nie wzięli pod uwagę tego, że technika rozwija się bardzo szybko, nie tylko technika biologii molekularnej, technika sekwencjonowania DNA, automatyzacja, elektronizacja tego całego procesu, to co dawniej robili ludzie z pipetami, w tej chwili robią roboty. Również technika komputerowa, która, jak będę dalej mówił, ma ogromne znaczenie w projektach poznawania, w projektach badania genomów. To, co w latach 80. było potężnym komputerem, dzisiaj ma moc słabszą od procesora, który znajduje się w przeciętnym telefonie komórkowym. I tu właśnie był jeden z zasadniczych czynników, którego pesymiści nie wzięli pod uwagę. I to właśnie ten gwałtowny rozwój technik elektroniki, technik przetwarzania informacji spowodował, że genom człowieka poznaliśmy znacznie, znacznie wcześniej. Jak Państwo już doskonale wiedzą, w roku 2000 sekwencja została opublikowana. O dziejach wyścigu do genomu człowieka powiemy zresztą trochę później. Od tego czasu historia nabiera tempa. Państwo zwrócili uwagę, że przedtem operowałem dziesięcioleciami bądź nawet stuleciami. W tej chwili co rok nowa data, co rok nowe odkrycie. W 1986 roku, kiedy projekt genomu człowieka został zaaprobowany przez rząd Stanów Zjednoczonych, zostały przeznaczone na to pierwsze, wówczas jeszcze niewielkie fundusze. Wówczas też pojawił się termin genomika, czyli właśnie nauka o genomach, badanie całego genomu. Czyli od pojęcia genomu z lat 20. do pojęcia genomika minęło sporo czasu, natomiast od stworzenia pojęcia genomika do pierwszych wyników tejże genomiki minęło zaledwie kilka lat. I w niecałe 10 lat później, w 1995 roku, poznaliśmy pierwsze sekwencje kompletnych genomów organizmów o strukturze komórkowej. Były to bakterie. Pierwszą opublikowaną była bakteria Haemophilus influenzae. Stosunkowo prosta, aczkolwiek wolno żyjąca, w pełni ukształtowana komórka bakterii. Na mniej więcej w tym samym czasie opublikowano też sekwencje bakterii zwanych mykoplazmami, które są od Haemophilus znacznie prostsze, ponieważ są to bakterie obligatoryjnie pasożytnicze, żyjące wewnątrz komórek eukariotycznych, w związku z tym utraciły wiele swoich funkcji niezbędnych do życia niezależnego. Krótki przegląd znanych genomów będzie zresztą za chwilę. Rok po sekwencjonowaniu genomu Haemophilus influenzae, czyli pierwszego genomu bakteryjnego, w 1996 roku poznaliśmy pierwszy genom organizmu eukariotycznego drożdży Saccharomyces cerevisiae, czyli znanych nam powszechnie drożdży, tych samych, które używamy w kuchni, tych samych, które przynoszą nam piwo, chleb, ciasto i wszelkie inne kuchenne wypieki i towarzyszą ludzkości od tysięcy lat. Dlaczego jest to takie ważne? Jest to ważne dlatego, że komórki bakteryjne i komórki eukariotyczne różnią się między sobą dosyć zasadniczo. Wspominałem już o organellach takich jak mitochondria i chloroplasty, tych złożonych wewnątrzkomórkowych strukturach. Bakterie są ich zasadniczo pozbawione. Bakterie prawdopodobnie w prostej linii pochodzą od przodków wszystkich żyjących współczesnych komórek. Podczas kiedy organizmy eukariotyczne powstały poprzez symbiozy i łączenie się ze sobą tych pierwotnych komórek różnych linii praorganizmów miliardy lat temu, kiedy życie na Ziemi się pojawiało. W związku z tym struktura komórki eukariotycznej jest znacznie bardziej złożona niż komórki bakteryjnej. Natomiast komórki eukariotyczne między sobą organizację mają zasadniczo podobną. I to, co wiemy na podstawie badań
komórek drożdży, które są jak na komórki eukariotyczne niesłychanie proste. Bardzo często można bezpośrednio przełożyć na to, co wiemy o komórkach ludzkich. Drożdże są oczywiście od człowieka niesłychanie prostsze. Mówiłem o 3 miliardach par zasad genomu jądrowego człowieka. W przypadku drożdży jest to zaledwie 12,5 miliona, czyli znowu dużo, dużo mniej. Mówiłem o dziesiątkach tysięcy genów ludzkich, u drożdży jest to około 6,5 tysiąca genów. Natomiast zasadnicza organizacja i wiele zasadniczych funkcji jest tutaj podobnych. I mamy przypadki białek, które działają tak samo u człowieka i u drożdży. Mamy przypadki genów, których mutacja u ludzi powoduje pewne choroby dziedziczne i które to geny występują też u drożdży i mutacja ich u drożdży spowoduje na poziomie komórki podobne defekty jak te obserwowane u chorych ludzi. W związku z tym komórki drożdżowe mimo swojej prostoty i wielkiej odległości ewolucyjnej stanowią niesłychanie wciąż ważny model dla badania komórek zasadniczo takich jak komórki ludzkie. O genomie drożdży będę zresztą dalej mówił, ponieważ jest to organizm kluczowy dla jednego z podstawowych działów genomiki. 2 lata później, w 1998 roku, nastąpił kolejny przełom. Poznano pierwszą sekwencję genomu organizmu wielokomórkowego, gdyż drożdże są, jak Państwo zapewne wiedzą, prostym organizmem jednokomórkowym, podczas kiedy 2 lata później, w 1998 roku, poznano już genom organizmu wielokomórkowego. Był to nicień Cenorhabditis elegans, prosty organizm, który składa się z około 1000 komórek, jest ulubionym modelem badawczym dla naukowców zajmujących się biologią rozwoju, czyli niesłychanie fascynującym i wciąż do końca niepoznanym procesem, który decyduje o tym, że z pojedynczej zapłodnionej komórki jajowej powstaje organizm składający się z różnych komórek, z różnych tkanek. Wszystkie komórki organizmu tkankowego, takiego jak człowiek, mają ten sam materiał genetyczny, tę samą informację genetyczną, ten sam genom. Tymczasem jedne z nich są neuronami w naszym mózgu, inne są komórkami naszego naskórka, inne są komórkami wątroby, czy bardzo się od siebie różniącymi. I to w jaki sposób te złożone, różniące się od siebie, bardzo dokładnie uorganizowane, o czym mówi nam anatomia i fizjologia człowieka, struktury powstają z tej jednej komórki, z tego jednego kompletu informacji genetycznej, to jest właśnie proces rozwoju. I tym zajmuje się biologia rozwoju, genetyka rozwoju. I tutaj ten nicień składający się z około 1000 komórek jest bardzo podstawowym, elementarnym modelem i stąd też tak wielkie zainteresowanie nim biologów, stąd też projekt poznania sekwencji DNA tego organizmu ukończony w 1998 roku. I już 2 lata później, w roku 2000, ogłoszono wstępną sekwencję genomu człowieka. Niedawno ogłoszono ukończenie nieco bardziej zaawansowanej formy tej sekwencji. Ja będę dalej o tym mówił, dlaczego to ogłoszenie bywa rozłożone w czasie, dlaczego jest to wciąż proces, który trwa, wciąż są luki, wciąż są błędy, które poprawiamy. Nigdy nie jesteśmy pewni, że znamy już wszystko dokładnie do końca. Tym niemniej w roku 2000 wiadomo już było mniej więcej, jak zbudowany jest genom człowieka. Sekwencja tych 9 miliardów par zasad została odczytana. Widać więc, że genomika jako taka jest dziedziną niesłychanie młodą, dziedziną, która tak naprawdę ma, można powiedzieć, w tej chwili kilkanaście lat, na pewno mniej niż 20 lat. I w ciągu tych kilkunastu lat wydarzyło się bardzo wiele, o czym świadczy choćby ten wykres, który jest stworzony na podstawie danych zaczerpniętych z internetowych baz informacji genetycznej. Widać więc, że od tych dwóch pierwszych sekwencji, które pojawiły się w roku 95, przyrost był stosunkowo równomierny,
do 1999 roku, kiedy było ich już nieco ponad 20, po czym nagle nastąpiła faza bardzo szybkiego wzrostu. Obecnie w roku 2003 mamy ponad 160 znanych sekwencji. Oczywiście większość z nich stanowią genomy bakteryjne, które w tej chwili są stosunkowo proste do zbadania i zbadanie nowego genomu bakteryjnego nie jest już takim przełomem technicznym, jakim było te 8-10 lat temu. Natomiast jest wśród nich kilkanaście genomów eukariotycznych. Praktycznie genomy organizmów ze wszystkich gałęzi drzewa ewolucyjnego są znane. Znamy genomy bakterii, znamy genomy roślin, takich jak Arabidopsis thaliana, czyli rzodkiewnik, prosta roślina, często badana w laboratorium, ale też i ryż, czyli najważniejsza roślina, jeśli chodzi o wyżywienie ludzkości. Znamy genom człowieka, znamy genom myszy laboratoryjnej, znamy genomy przedstawicieli różnych grup bezkręgowców, znamy genomy przedstawicieli różnego rodzaju pierwotniaków. Tak więc coraz więcej o genomach różnych przedstawicieli świata ożywionego wiemy.